Witam Was bardzo serdecznie. Dziś przychodzę do Was z takim bardzo łatwym, ale efektownym zdobieniem. Zrobimy sobie na dwóch paznokciach marmurowe zdobienie. Jedne klasyczne na białym paznokciu, a drugie kolorowe. Jeśli jesteście ciekawi, jak wykonać takie zdobienie, takie paznokcie, to zapraszam do oglądania. Na przygotowane wcześniej paznokcie nakładamy bazę hard. Jest to baza, która ma taką średnią gęstość. Trzeba nakładać cienką warstwę, by nie zlała nam się na skórki. Następnie sięgam po lakier Provocateur w odcieniu 13 Coffee Time. Gęsty, przepiękny kolor takiej szarości z fioletem. I nakładamy go na palec wskazujący. Lakiery te są tak dobrze kryjące, że może wystarczyć nam nawet tylko jedna warstwa. Zobaczcie, jakie jest krycie z jedną warstwą. I możemy wkładać do lampy. Kolejne dwa paznokcie. A na paznokieć serdeczny nałożymy odcień biały. Przechodzimy do drugiej warstwy i teraz kolor nakładamy dużo bliżej skórek. Możemy wspomóc się cieniutkim pędzelkiem i to jest akurat pędzelek Maestro. I do lampki. Następnie przygotowuję sobie na jakimś opakowaniu moje trzy kolory. Na dwa paznokcie nakładam top, który ma warstwę dyspersyjną i uwaga, nie utwardzam jej w lampie. Sięgam po dwa pędzelki do zdobienia. Wy możecie posłużyć się jednym. Ja mam dwa firmy Maestro, które uwielbiam. I potrzebuję dwóch ze względu na to, że jeden będę używała do jasnych odcieni, a drugi do ciemnych. Sięgam najpierw po kolor biały i takimi bardzo szybkimi ruchami i nierównymi staram się zrobić moje zdobienie. Czym te ruchy będą bardziej nierówne, tym lepiej wyjdzie Wasze zdobienie. Możemy tutaj dodać kolor czarny. Następnie przechodzimy do białego paznokcia. Możemy dodać sobie odrobinę świecącego lakieru i doda to takiego blasku. Gdzieniegdzie. I do lampki na kilka sekund. Na tak zrobione paznokcie nakładamy teraz
Top Shine No Wipe. Jest to top bez warstwy dyspersyjnej. Paznokcie gotowe. Łatwe i szybkie, ale bardzo efektowne zdobienie.